witajcie, drodzy kochani. Ja bym chciał powiedzieć kilka słów na temat reptilów, istot reptyliańskich. Oczywiście istoty reptyliańskie swoje główne bazy mają w Afganistanie, jak również w Stanach Zjednoczonych. Te istoty są zimnokrwiste, mogą się transformować tak jak ludzie, mogą wyglądać tak jak ludzie. Bardzo trudno ich rozpoznać, jeżeli się filtrują w nasze społeczeństwo. Niekiedy piastują funkcje kierownicze, niekiedy mogą piastować funkcje bardzo wysokie w społeczeństwie ludzkim, ponieważ znają się na zakładaniu kodów, dzięki czemu mogą po prostu bardzo łatwo wejść na jakiekolwiek pozycje kierownicze w danym społeczeństwie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie, czy no to w Unii Europejskiej. Także, drodzy kochani, musicie wiedzieć, że tak naprawdę polityka, która idzie ze Stanów Zjednoczonych, polityka taka globalna, która ma na celu wprowadzenie tej żywności GMO i takich różnych manipulacji, jeśli chodzi o żywność, to właśnie nie robią to Amerykanie, tylko robią to po prostu istoty reptyliańskie, które są odpowiednio sfiltrowane, odpowiednio zajmując swoje wysokie pozycje w tym społeczeństwie, powodują to, że po prostu zachodzą te zmiany, jeśli chodzi o politykę żywnościową. Bo wiadomo, osoba, która spożywa produkty GMO, nie będzie mieć takiej świadomości, jak spożywa osoba jedzenie, które jest po prostu naturalne i zdrowe. Dlatego uprzedzam Was, drodzy kochani, że te istoty tak naprawdę istnieją, że to nie jest jakiś wymysł, czy to nie jest jakaś bajka, tylko po prostu te istoty reptyliańskie istnieją. Faktem może być zabicie wielkiego giganta z Kandahar, który został zabity przez siły północnoamerykańskie. To był właśnie stwór zimnokrwisty, mieszkający w jaskiniach, tam właśnie w Afganistanie. I tych stworów jest tam więcej, to nie jest tylko jeden przypadek. Wszystko jest utajniane, wszystko jest jakby niepodawane do wiadomości publicznej, ale to wszystko istnieje. Ich miasta reptyliańskie istnieją w Afganistanie i właśnie tam północny Pakistan również. Także te istoty po prostu istnieją. Faktem może być częste pojawianie się odpowiednich pojazdów latających, wypryskujących nagle z gór właśnie w Afganistanie. I wszyscy w Ameryce po prostu o tym wiedzą, że tam jest baza reptilów właśnie w Afganistanie. To jest ich po prostu jakby stolica. Sprzyja im dobry klimat, brak dużych opadów, deszczu, no to właśnie to wszystkie takie faktory sprzyjają im rozwojowi właśnie w Azji. Drugą taką częścią, gdzie żyją właśnie istoty popielate i reptile, to jest właśnie Stany Zjednoczone, tam również ich jest bardzo sporo i również się filtrują w społeczeństwo, robią pewne manipulacje na ludziach, to już na 100% mogę Wam to powiedzieć, że tak się dzieje. Chodzi również o wszczepianie chipów poszczególnym jednostkom, również takie rzeczy się odbywają, takie rzeczy zachodzą, no to możecie być tego świadomi. Generalnie istoty reptyliańskie nie sprzyjają nam ludziom, generalnie oni po prostu starają się kontrolować świadomość ludzką, starają się kontrolować ludzi właśnie dzięki swojej technologii, dzięki swoim również możliwościom psychicznym, ponieważ oddziaływują na szyszynkę naszą i dzięki czemu mogą po prostu w odpowiedni sposób nas kontrolować. To już mówiłem w poprzednich programach, że po prostu te istoty znają się bardzo dobrze na hipnozie, znają się na hipnotyzowaniu, na oddziaływaniu na szyszynkę, na zapodawaniu kodów energetycznych. Dzięki tym kodom właśnie mogą omamić daną osobę, mogą kontrolować daną osobę. To właśnie chciałbym Wam, drodzy kochani, dzisiaj przekazać. Także nie dziwcie się, że jest jakaś dziwna polityka GMO i że się to pojawia w naszym kraju akurat i nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie, ponieważ to jest wszystko jakby sterowane przez te stwory reptyliańskie. To jest taka uwaga, którą Wam właśnie dzisiaj chciałem przekazać. Jeszcze raz, drodzy kochani, zapraszam Was do linku pod YouTube, gdzie możecie zakupić nasze odpromienniki naturalne. Dziękuję za uwagę i do widzenia.